Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. My dzisiaj na świeżym powietrzu. Mamy dla was kilka niespodzianek i chyba już nie mogę się doczekać, żeby zacząć. To co, Kasia, zaczynamy? No pewnie, że zaczynamy. Witamy bardzo serdecznie w 33. odcinku i zaczynamy. Hurra! U nas zima w pełni i dlatego z pomocą Jacka kamerzysty, naszego operatora i montażysty, ulepiłam dwa bałwany. Ale o nich powiem później. Teraz bym chciała, żebyście pomyśleli o tym, że przecież wy też czasem lepicie bałwany. Mówiłam o tym kiedyś, że przecież marzną nam wtedy strasznie ręce, prawda, Kasia? No mnie bardzo. A tobie zmarzły? Bardzo mi zmarzły. I teraz uwaga. Zamierzam je trochę ogrzać. I was też zachęcam do tego, żebyście po prostu zimą często chuchali w ręce, a przy okazji ćwiczyli buzię i robili ćwiczenia oddechowe. Zobaczcie, jak ja to robię. Nabieram oczywiście nosem. Wdech. I chucham sobie w łapkę. Jeszcze raz nosem wdech. Trochę mam zmarznięty, ale daję radę. Teraz jeszcze w jedną pochucham, żeby się na mnie nie obraziła. No i ręce mi się trochę zagrzały. To uważajcie na to, byście, gdy lepicie bałwana, jeździcie na sankach i w ogóle takie tam robicie różne sporty zimowe, to żebyście mieli zamkniętą buzię, bo można się szybko przeziębić. No i teraz uwaga. Możemy się pobawić jeszcze w jedną zabawę, dobra? Żeby zamknąć buzię, to znowu będę wam liczyć do pięciu, a wy postarajcie się znowu zrobić wdech nosem i przytrzymać powietrze w buzi. Uwaga, trzymam za was kciuki. Tosia, Kasia, ty tam jesteś? Jestem, Tosiu, ale ty dzisiaj jesteś rozmowna. No, bo mi pogoda i aura służy. Cieszę się, Tosiu. Bardzo dobrze ci idzie. Trzymam kciuki. No, to opowiadaj o tym ćwiczeniu. No to dobrze, to teraz tak. Bierzemy wdech nosem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I wydech buzią. Przy okazji, gdy zatrzymujecie powietrze, żeby się tak trochę ten wasz język ogrzał w buzi, to pamiętajcie, że język zawsze jest przyklejony do podniebienia. Spróbujcie razem ze mną go przykleić. O, przy okazji ćwiczenia językowe, tak, Tosiu? No tak, tak, mówiłam, że będzie i oddechowo, i artykulacyjnie. To jeszcze raz, uwaga. Ja wam teraz pokazuję z otwartą buzią, tylko po to, żeby wam przypomnieć, że zawsze język jest przyklejony i mieszka w buzi tam na górze, w naszym niebie. No to uwaga, jeszcze raz. Język przyklejony, wdech nosem, zamykamy buzię. Raz, dwa, trzy. 4, 5. Jak wam poszło? Bo ja się czuję znakomicie. Tosiu, możemy zacząć kolejne? Tak, tak, możemy. Bo ja się bardzo cieszę z tego, że te bałwany są tutaj razem z nami i chciałabym teraz wam zaproponować taką fajną zabawę, bo możecie przecież sami ulepić dwa bałwany i jakoś je na przykład udekorować inaczej i potem pobawić się w znajdź różnicę. Na przykład poprosić mamę, tatę, babcię, ciocię, wujka albo jakąś koleżankę czy kolegę, z którą jesteście na przykład na placu zabaw i poprosić, żeby ona wam zrobiła taką niespodziankę, bo ja zrobiłam właśnie wam. Ulepiłam dwa bałwany z Jackiem i teraz wasza
wasze zadanie będzie polegało na tym, by odnaleźć różnice. Podpowiem wam, że są cztery. Zwróćcie uwagę na wszystko, czym różnią się te bałwany. Bo jeden ma na przykład Tosiu. No chciałam powiedzieć tylko o tym, że jeden jest duży, a drugi mały. No to już zdradziłaś jedną różnicę. No tak, tak, no tak, tylko chciałam podpowiedzieć. Ale bardzo dobrze, Tosiu, świetnie. No to teraz uwaga. Napiszcie nam w komentarzu, albo po prostu sobie powiedzcie na głos, jakie to są różnice. A teraz uwaga, kolejna zabawa. Za chwilę będę robić czary mary i te bałwany będą traciły jakieś swoje przedmioty, na przykład Może nie przedmioty, tylko co, Tosiu? No, na przykład jakąś część ciała. Ale nie martwcie się, ja potem to wszystko naprawię i bałwany znowu będą żyły i będą miały ręce, nogi i nosy i oczy. No to dobrze, Tosiu. Myślę, że to na pewno uspokoiło naszych widzów. To pora na kolejny krok. To co? Będziemy teraz czymś, będziemy coś odejmować od bałwanów, tak? Tak, tak. No to teraz uwaga. Czary mary, hokus pokus, pełny krokus, morel fokus. I morele wax. Uwaga! Co się zmieniło? Widzicie już różnicę? Bo ja widzę. No to kolejna. Uwaga, uwaga. Abrakadabra. Miska pełna sadła. Hokus pokus i morele bax. Hopsa! I jak? Zauważyliście już? No to uwaga. Kolejna zabawa. Śniegowa, no ale też pamięciowa i taka wzrokowa i taka na spostrzegawczość. Uwaga, uwaga! Czary mary, hokus pokus, bim bam, bim bam, hop! I? Jak? Zauważyliście? No to jeszcze jedna. Bałwanki, jak się macie? Dobrze? Mówią, że dobrze, tylko wy tego nie słyszycie. Uwaga, uwaga. Czary mary. Hokus pokus. Czary mary. Dwa zegary. I ciach. Widzicie już? Widzicie różnicę? No, bo mnie się te różnice tak bardzo podobają. Możecie odgadywać na głos, możecie też napisać w komentarzu i oczywiście polecamy tę fajną zabawę na śniegu, bo przecież nie tylko w domu można się tak pobawić. Na pewno podczas zabawy na śniegu możecie znaleźć na przykład gdzieś kamienie, albo jakieś jeszcze liście, albo jakieś patyki. My dzisiaj z Kasią wykorzystamy takie ładne guziki, no bo lubimy takie, wiecie, kolorowe gadżety. Wy też możecie wziąć przecież guziki z domu. I uwaga, będziemy wam teraz pokazywać, jak można się pobawić w jakąś fajną, rytmiczną zabawę. Uwaga, no to ja wam teraz pokażę. Rozstawiłam sobie te guziki w takiej odległości. Raz mniejsza odległość, a potem większa. Uwaga, zobaczcie. Mogę skakać sobie tak. Albo iść, jak tam wolicie. Ja idę. Albo nie, skaczę, bo mi wygodniej skakać. I ta, ta, ti, 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 ti. Ta, ta, ti, ti, ti. Ta, ta. No, i teraz możecie sobie pójść na przykład w drugą stronę. Uwaga, uwaga. Zmieniam sobie kierunek i idę sobie w drugą stronę. Uwaga. Ta, ta, ti, ti, ti. Ta, ta, ti, ti, ti,
Tata, hop! Bo w zależności ile ułożycie takich guzików, możecie sobie zrobić taką fajną ścieżkę. Możecie też na przykład wykorzystać wszystko to, czego jeszcze śnieg nie zamroził. Ja wykorzystałam na przykład moje guziki, ale możecie też wziąć kamienie. I uwaga! Pobawimy się teraz. Idę. O-o! Niespodzianka! Ja sobie przygotowałam samogłoski, ale wy przecież możecie sobie na przykład z patyków zbudować jakąś figurę albo... na przykład jakąś budowlę, na przykład dom, albo pobawić się w kształty i zgadywać, co tam jest, a potem je zapamiętać. Zrobić sobie taką ścieżkę pamięciową. No to uwaga, ja Wam demonstruję swoją. Zaczynam dzisiaj od samogłosek. Uwaga! Idę. O! Jakie kolorowe. Idę. A! Zapamiętajcie po kolei. Idę. Idę. Pamiętacie, co było pierwsze? 33 odcinek Stosią to proste, czyli logopedia na wesoło, niestety powoli dobiega końca. Tosiu, ale przecież możemy za jakiś czas znowu powtórzyć, jeżeli oczywiście śnieg będzie na zewnątrz, powtórzyć tego typu zabawy. No tak, bo mamy nadzieję, że te wszystkie propozycje były dla Was fajną inspiracją i... W sumie to ciekawa jestem, jakie wy macie pomysły śniegowe, nie tylko wykorzystujące narty, sanki i inne sporty zimowe. No właśnie, być może podpowiecie nam jakąś zabawę, którą będziemy mogły wykorzystać w programie z Tosią. Czekamy na Wasz odzew, czekamy na Wasz komentarz, a za dzisiaj bardzo serdecznie, mroźno, dziękujemy. Mroźno, ale też ciepło, prawda Tosiu, bo zakończymy tym ćwiczeniem, tą zabawą, którą rozpoczęłyśmy, czyli chuchaniem w co? No w ręce, bo trochę, nie ukrywam, że trochę zmarzłam. Kaśka też ma czerwony nos, jak... A nie powiem kto. Nie szkodzi to się, ja się nie obrażam. Uwaga, to co, chuchamy w ręce logopedycznie? No tak, przecież już zaszykowałam swoją rękę, nie widzisz? Tak, widzę, Tosiu, widzę. Uwaga, 3, 4. Pa. Pa.